Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnym webinarze Click Meeting organizowanym we współpracy z DEWA Group. Na początek kilka informacji technicznych. Może się przedstawię, nazywam się Tomasz Bołcun, jestem brand managerem w Click Meeting i zrobię króciutkie wprowadzenie. Na początek chciałbym się zapytać Was, czy w ogóle nas widać i słychać. Wpiszcie odpowiedzi na czacie. Świetnie, świetnie. Widzimy się i się słyszymy. Dobrze, dzisiejszy webinar będzie trwał mniej więcej 45 minut w części prezentacyjnej, a ostatnie 15 minut chcielibyśmy przeznaczyć na Wasze pytania i odpowiedzi Krzysztofa, który dzisiaj będzie prezentował. Odpowiadam też na pytania dotyczące, czy webinar będzie nagrywany. Będzie. I czy będziemy wysyłali certyfikaty? Będziemy. Nagranie i certyfikaty wyślemy na adresy e-mail, które podaliście w formularzu rejestracyjnym. A jaki dzisiaj jest temat webinaru? Dzisiejszy temat, jak skutecznie reklamować webinar? Najlepiej za pomocą Google Ads. I o tym wszystkim opowie dzisiaj Krzysztof Marzec. Krzysztof, oddaję Ci głos. Cześć, cześć, dzięki za zapowiedź. Ja od razu udostępnię ekran. Będę Wam dzisiaj opowiadał, jak wykorzystać Google Ads. Chociaż wiele z Was prowadzi różne działania i wiecie, że Google Ads to jedno z wielu narzędzi reklamowych. I dzisiaj skupimy się na nim, co nie oznacza, że będę Was przekonywał do tego, że jest to jedyne i najlepsze rozwiązanie. Będziemy też mówili o samym działaniu organicznym w Google, czyli pozycjonowaniu SEO. Będę mówił też o sytuacjach, w których znacznie lepiej pomyśleć o mediach społecznościowych albo o sytuacji, w której macie media społecznościowe działające już całkiem nieźle i możecie tę kampanię próbować skalować właśnie w Google Ads. I będę starał się podać jak najwięcej przykładów. A żebym te przykłady mógł odnosić do Waszych konkretnych rzeczy, to mam do Was prośbę, żebyście napisali na czacie, jakim wydarzeniem, ogólnie nawet kursem, webinarem, po co korzystacie z tych wydarzeń, albo czym się zajmujecie i co chcielibyście promować. Jak takie przykłady się pojawią, będzie mi łatwiej się do nich odnieść i będę być może miał ciekawe pomysły, jak właśnie wykorzystać adsy czy rzeczy dookoła tego, żeby je promować. Bo na adsach się będziemy dzisiaj skupiać. Ja zdążę wyświetlić przez ten czas, mam nadzieję, że swoją prezentację. Będę zerkał tutaj bardzo często na prawy monitor, bo tam mam czat z Wami i widzę, że jest nas dosyć sporo dzisiaj, więc jak będą się pojawiały pytania, to będę starał się odpowiadać na bieżąco albo zostawię też część na koniec. I jeszcze Wam tylko opowiem, że ja zajmuję się kilkoma rzeczami naraz. Jest mało w sumie takich osób, które tym się zajmują naraz. To nie jest wskazane. Jeżeli będziecie myśleli o karierze marketera, no to pewnie w jakimś konkretnym kierunku. I są specjaliści Google Ads, są specjaliści od pozycjonowania. Mi się chyba trochę za bardzo nudziło. Jak zaczynałem tą karierę w 2005 roku, to zacząłem naraz zajmować się i SEO, i adsami, i żeby jakoś to mierzyć i pokazywać moim klientom, że to faktycznie przynosi efekty, zajmuję się też analityksem. Teraz w analityksie duża rewolucja. Mam nadzieję, że wiecie, od 1 lipca tylko GA4, najnowsza wersja, a Universal Analytics zostanie wyłączony. No i żeby tylko jeszcze to podkreślić, bardzo lubię dzielić się wiedzą. Na koniec zostawię dla Was też takie dodatkowe nagrania, bonusy, będziecie mogli to zobaczyć. Tak jak już tu padło, ten webinar też jest nagrywany i będzie można do niego wrócić. Ja lubię mówić o rzeczach, które mogą być wykorzystywane jako inspiracje do Waszych działań, ale będę starał się też pokazać dokładnie, jak to zrobić. Czyli nie mówić tylko stricte teoretycznie, jak działa marketing, ale pokażę Wam też część narzędzi, z których sam korzystam. I właściwie zaczniemy od czegoś, co zmienia trochę podejście do adsów, od tego, że ta reklama powinna być kierowana do konkretnego użytkownika. I to zmienia generalnie skuteczność tych kampanii i zmienia ich efektywność pod kątem tego, że są bardzo podobne w sieci reklamowej Google do działań w mediach społecznościowych, które podejmujecie na przykład w Facebook Adsach, czy powinienem powiedzieć Meta Adsach, i na przykład działań, które można podejmować obecnie na TikToku, ponieważ tam też kierowanie jest po zainteresowaniach. Jak to wykorzystać w praktyce? Przede wszystkim możecie po pierwsze zobaczyć, i będę starał się te linki też wklejać na konkretnie czacie, będę zerkał tutaj suplementy, webinary edukacyjne dla nauczycieli. Super, będę miał dużo
dużo przykładów dla Was. Ten adres, który wkleiłem, to jest moje centrum reklam. To jest miejsce, którym Google dzieli się z nami informacjami, co o nas wie. Niektórzy się śmieją, że nie wszystkimi, no ale to są zainteresowania, które my gdyby wykazaliśmy, przeglądając sieć. I tam, gdzie Google ma podpięte swoje kody, czyli tam, gdzie wyświetla reklamy, tam, gdzie widzi, co wpisujemy w Google, analizuje i mówi, hej, na tym koncie testowym, ja jestem teraz na koncie szkoleniowym, jesteś zainteresowany inwestowaniem informacji, wydawnictwa biznesowe i tak dalej. I teraz zobaczcie, wiele osób myśli, że można tutaj kierować reklamy do tych konkretnych zainteresowań tylko i wyłącznie w sieci reklamowej Google, czyli na zewnętrznych stronach, na przykład taka reklama w sieci reklamowej Google, ten skrót z angielskiego to GDN, Google Display Network, pojawia się na Onecie, może się pojawić na dowolnym forum, które podpięło się pod ten system, albo na przykład na jakiejś mniejszej stronie, jakimś lokalnym portalu. I teraz tam faktycznie to bardzo zmienia kierowanie, no bo trafianie do odpowiednich osób jest świetne, ale mało kto wie, że również w takiej zwykłej kampanii, jak tutaj przejdę, kampanii tekstowej możemy również zawężać kierowanie. Czyli już na przykład konkretne słowo kluczowe może wyświetlać się nie wszystkim osobom, które wpisały to słowo kluczowe w Google, ta reklama, tylko konkretnym osobom, które wpisały to słowo, ale Google o nich wie, że mają konkretne zainteresowanie. I to ograniczanie zasięgu tej kampanii właściwie powoduje, że docieramy do osób, jeżeli dobrze wybraliśmy ten kierunek, do persony konkretnej, która ma większą szansę, żeby kupić nasz kurs, czy wziąć udział w naszym szkoleniu. Moglibyśmy spróbować zastanowić się na podstawie tego, co Google wie o mnie, jeżeli działam w danej branży, jak trafić do innych osób z tej samej branży. Można by pomyśleć, jakie zainteresowania, a co tam będzie miał wpisane nauczyciel, do którego jest kierowany ten kurs dla nauczycieli. I tak dalej można po tym iść. Jak to zrobić? Jak startujemy z nową kampanią, to jest takie konto moje testowe, szkoleniowe, ale dokładnie tak będzie to wyglądało też u Was na kontach. Jeżeli jest jakieś odstępstwo, to znaczy, że Google na Was coś testuje. U mnie też może wyglądać nagle coś inaczej. Google bardzo często prowadzi testy AB, czyli pokazuje ten interfejs w inny sposób i patrzy, jak sobie z tym radzimy i ocenia, czy ta zmiana ma szansę wejść do kanonu głównego, czy raczej idzie do kosza i do poprawek. I to, co zobaczycie tutaj, to jest wybór celu kampanii. Ja specjalnie go pominę, czyli wyłączę podpowiedzi dotyczące tego celu, żeby zobaczyć wszystkie kampanie, wszystkie typy kampanii, które mogą mnie dotyczyć. Oczywiście, jak to na szkoleniach bywa, na żywo tych szczególnie, mam pecha, bo system laguje. Ładuje się to zdecydowanie za długo. Spróbujemy to odświeżyć. Nie ma dnia, w którym powody techniczne by czegoś nam nie przeszkodziły. Jest, działa. Na szczęście system zadziałał, nie jest tak źle, drobne lagi mogą być. Mamy teraz 8 typów kampanii, które możemy wybrać. I powiem Wam kilka słów o każdym, jak może Wam się to przydać do promowania Waszego wydarzenia, czy Waszych produktów, bo niektóre produkty trudno nazwać wydarzeniem, takim online'owym, ale jednak na przykład są, organizujecie webinar, który jest bezpłatny, no i to jest wydarzenie, które może prowadzić do dalszej sprzedaży konkretnego produktu, prawda? To bardzo często jest fajnie wykorzystywane przez marketerów. I tutaj musimy rozumieć, że pierwszy typ kampanii to jest głównie reklama w wyszukiwarce. Idealne miejsce na znalezienie użytkowników, którzy od razu się na coś zapiszą, no bo oni w tym momencie szukają jakiegoś kursu, w tym momencie widzą reklamę, więc mogą od razu zareagować. Potem mamy kampanię Performance Max. To jest kampania, która wykorzystuje praktycznie wszystkie zasoby Google'a i ta kampania jest bardzo, bardzo automatyczna. Trzeba na nią uważać pod kilkoma stopniami. Po pierwsze, ona zadziała tylko wtedy, kiedy będziemy mieli zdefiniowane konkretnie konwersje, czyli to, co my chcemy mierzyć, czyli zapis na webinar, czyli zostawienie maila, kontakt z nami i tak dalej. I w oparciu o to system będzie szukał nam więcej takich klików, które prowadzą do tych konwersji. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, na którą trzeba uważać, czyli jak działa ta reklama i na co nas reklamuje. My mamy bardzo mało możliwości do sterowania tą reklamą, ona jest w pełni automatyczna i można tam teraz już wykluczyć w takim niedoskonałym stopniu swoją własną markę. Czyli domyślnie ta kampania zacznie się reklamować na moją markę. Jeżeli byłbym jakąś firmą rozpoznawalną na rynku, to zawsze do mnie będą wracali użytkownicy, którzy wpisują moją nazwę, wpisują Deva Group Google. I ci użytkownicy to już są jak gdyby moi, w sensie oni mnie znają, wracają na stronę, przechodzą i tak dalej.
I teraz Performance Max potrafi wyświetlić tam reklamy. I ta reklama zjada trochę ruchu z właśnie wejść bezpośrednich z Google, czyli tych Google Organic. I co się wtedy dzieje? Ja widzę duże liczby przy mojej kampanii i mówię, wow, super, ludzie się interesują moją stroną, wchodzą w zakładkę kontakt, kontaktują się ze mną. Tak, bo to są osoby, które już były do tego zdeterminowane. Więc pułapką tutaj jest bardzo dobry wynik tej kampanii, bo nie rozumiemy, skąd są te dane. Drugą rzeczą, która ta kampania robi automatycznie, to jest remarketing, czyli wyświetlanie reklam osobom, które były na naszej stronie, czy coś zrobiły na naszej stronie. No i tu znowu też będą dobre wyniki, no ale musimy wiedzieć, czy ta kampania jest napuchnięta, jeżeli chodzi o te wyniki, o te dwie dodatkowe działki. Sieć reklamowa, to tak jak wspominałem, wszystkie strony, które wyświetlają reklamy Google, to mogą być reklamy tekstowe, elastyczne, to mogą być reklamy w postaci graficznej, ale również reklamy wideo. Kampania produktowa, znacie ją z kafelków, które pokazują produkt, cenę i tak dalej. Tutaj zasada jest taka, że musimy mieć faktyczny sklep, w którym mamy mechanizm dodawania do koszyka. I jeżeli prowadzicie taki większy na przykład sklep z kursami, albo macie tych kursów kilka, albo macie zasoby do tego, to warto o tym pomyśleć, bo wasza konkurencja w postaci tych dużych stron, które agregują kursy, może mieć takie właśnie reklamy produktowe, te kafelki. One się dosyć mocno wyróżniają w wynikach wyszukiwania, bo mają i grafikę, i cenę od razu, więc warto zainwestować, jeżeli możecie skorzystać z tego typu reklamy, to polecam. Widziałem takie zastosowania. Śmieję się, że to jest takie pakowanie swojego produktu w pudełko, trzeba dać zdjęcie, możliwość dodania do koszyka, ale te systemy bardzo często są już gotowe, WordPress w oparty o WooCommerce, gotowe SaaS i tak dalej. Czasami po prostu ten kurs można w ten sposób sprzedawać, żeby też wykorzystać reklamę produktową. Świetna działka reklam wideo, bardzo, bardzo to polecam. YouTube jest taką, może już nie niszą, ale jest takim miejscem, w którym można pozyskiwać niezłe zasięgi. Tam jest parę pułapek, ale powiem o jednej z nich później. I reklamy promujące aplikacje inteligentne i Discovery, to powiem tylko po jednym słowie na każdą aplikację. Jeśli posiadacie aplikację, to jest dedykowana kampania do tego. Inteligentna, to tutaj to jest rozwiązanie przeznaczone bardziej dla kogoś, kto ma bardzo mało czasu i tą kampanię chce zoptymalizować bardzo szybko automatami. Jednak bym się skłaniał ku pójściu na przykład wtedy też do Performance Max. A Discovery to jest kampania, która dociera do różnych zasobów. Mam tam możliwość wrzucenia reklamy na YouTubie, Gmailu i na tej karcie Discovery, znanej głównie użytkownikom Androida, w której pojawiają się reklamy. One tam rządzą się trochę swoimi prawami, ale całkiem niezły ruch stamtąd też można pozyskać. I teraz, żeby udowodnić to, co mówiłem na początku, że kierowanie po zainteresowaniach nie dotyczy tylko sieci reklamowej, uruchomię kampanię w sieci wyszukiwania. Tutaj system mówi mi, że hej, wykorzysta tą konwersję, którą kiedyś tam zacząłem robić, ale nie jest aktywna, no bo to konto testowe, i przejdę dalej. Jeszcze tylko nazwa kampanii, rozpocznę nową, nie będę kontynuował moich starych eksperymentów. I co system, co mogę tutaj zrobić ciekawego pod kątem promocji wydarzeń? Więc przede wszystkim mogę od razu powiedzieć temu systemowi, żeby skupił się na pozyskiwaniu konwersji. Jeżeli mam możliwość skonfigurowania konwersji z Google Ads, albo skonfigurowania konwersji w GA4, Google Analytics 4 i podpięcia tego, to system będzie widział, które kliknięcia prowadziły do tego, że ktoś dokonał zakupu czy zapisu na moje wydarzenie, a które nie. I będzie podnosił odpowiednio i obniżał stawki i szukał takich rozwiązań, żebym na koniec dnia był bardziej zadowolony z wyników tej kampanii. Oczywiście można zmienić to i można sobie wrzucić kliknięcia, a potem jeszcze ustalać stawki ręcznie, jak najbardziej, to też są dobre techniki, tylko chodzi o zasoby nasze czasowe. Jeżeli mamy bardzo dużo czasu, można zacząć od ręcznego ustalania stawek. Jeżeli tego czasu na ustalanie i zarządzanie i monitorowanie tego, co się dzieje u nas w kampanii i kampaniach konkurencji mamy za mało, no to automaty jednak będą tutaj wygrywały. Co możemy zrobić dalej? Wrzucę sobie następny krok. Możemy rozszerzyć tą kampanię o sieć reklamową. Ja bardzo Wam polecam wyłączyć to na początku, ze względu na to, że włączam to wtedy, kiedy jestem z mojej kampanii już zadowolony. Jeżeli Google mówi, że weźmie moją kampanię i rozszerzy zasięg o sieć reklamową, czyli będzie jednak te reklamy wyświetlał w miejscach, w których ktoś interesuje się czymś innym, czyta artykuł na Onecie, nagle widzi moją reklamę, prawda? To musi być rozproszona uwaga, to nie jest to, że on wpisał w Google i nagle widzi idealną odpowiedź, to jest kurs dla Ciebie, prawda? To wtedy lepiej zbadać to najpierw, co się stało z kampanią, a potem ją rozszerzyć. To, co dzieje się tutaj, uwzględnienie partnerów sieci wyszukiwania Google, można zostawić włączone, to są wyszukiwarki
osadzony na innych portalach, na przykład jak będzie na Onecie, które korzystają z silnika Google. Więc tu można to zostawić. Większość kampanii ma tutaj dobre wyniki. Co idziemy, co robimy dalej? Mamy kierowanie, można wybrać całą Polskę czy cały świat i dobrać język. I teraz uwaga, tutaj już powinniśmy włączyć słowo optymalizacja. Ja zawsze się śmieję, że jakby ktoś przyszedł na konferencję dotyczącą SEMu, Search Engine Marketingu, i założył się, że za każdym razem jak padnie słowo optymalizacja, no to uda się do baru, to by z tej konferencji nie wyszedł, to jest bardzo mocno nadużywane słowo. I ta optymalizacja, to bardzo często tam się różne dziwne rzeczy dzieją, ale to są proste rzeczy. Na przykład jedno z nich to jest dziel i rządź, czyli jeśli moja kampania wydaje pieniądze w całej Polsce, to przecież ma różne wyniki. Może się okazać, że mój kurs dla, nie wiem, wizerzystek świetnie wypada w miejscowościach, które są mniejsze, nie w miastach wojewódzkich. Nie wiem tego, zakładam. I mogę zbadać takie coś, zobaczyć te dane, a potem się okaże, że to najlepiej będzie wypadało w tym i w tym mieście. Po co wydawać 1000 zł na całą Polskę z wynikiem, gdzie 1 na 100 osób po kliknięciu w reklamę zapisuje się na kurs, jeśli widzę, że na przykład w Lublinie ten wynik to jest 3 na 100, więc wydam te pieniądze tylko i wyłącznie w Lublinie i tam będę miał wyższą konwersję, wyższy współczynnik konwersji, czyli ile osób kliknęło reklamę, a ile osób faktycznie dokonało tego zakupu czy zapisu. I ta zasada dziel i rządź może tutaj działać i tu tylko Wam podpowiem, że bardzo dobrą zasadą jest to, żeby sprawdzić sobie, czy możemy zrobić kierowanie bardzo dokładne. To jest świetne dla biznesów lokalnych, mogę tu wpisać konkretną ulicę, na przykład Emilii Plater i tam jest biuro Google w Warszawie i dać sobie taki zakres. To jest czasami lepsze kierowanie na Warszawę i okolice niż kierowanie na lokalizację, ponieważ gdybym dodał Warszawę, to mam tutaj takie granice, które są granicami administracyjnymi i bardzo często mamy tam rozbieżność między jakością zbieranych danych, plus jeszcze robimy można zrobić taki trik kierowanie na cebulkę, czyli jeżeli dodacie sobie tutaj kolejny promień w okolicy tej ulicy, na przykład to tam można nawet konkretny numer ulicy podać, na 5 km i 10, w raportach zobaczycie wyniki z tych konkretnych obszarów i zbadacie swoją tezę, czy to kierowanie, to miasto było lepsze czy gorsze niż inne pod kątem wyników waszej kampanii. To jest jedno, co można tu zrobić. Druga rzecz to ten język. Kiedyś w Google Adsach kierowanie na język było po tym, jak mieliśmy Google włączone po prostu, czyli na przykład jak jestem tutaj na tym kursie inwestowania, mam wszystko napisane po polsku, interfejs polski, więc Google myślał, że mówię po polsku. I trzeba było robić różne triki, na przykład dodawać język angielski dla użytkowników, którzy w korporacjach mieli ustawione wszystko po angielsku. Teraz system uczy się, jakim językiem się posługujemy w sieci. Czyli tutaj w moim centrum reklam mogę sprawdzić, co Google o mnie wie, no i sprawdzić, czy wie, jakimi językami się posługuje. No i jak za dużo razy piszecie IKEA, Volvo i klopsiki, to pojawi się tutaj szwedzki. Mi tak się stało, nie wiem dlaczego, ale te języki są głównie te, które faktycznie używacie do przeglądania sieci. Dlatego można spokojnie zawężać odpowiednie języki i myślcie tutaj o niszach i kombinacjach. Jeżeli wasz kurs może docierać również do osób, które mówią w innym języku, a są na terenie danego kraju, to możecie kombinować. Restauracje na przykład w Krakowie bardzo mocno kombinują, kierując reklamy do osób, które posługują się językiem norweskim, angielskim i tak dalej, a są w Krakowie, to są dla nich czasami bardzo dobrzy klienci, którzy na przykład dla nich to będą lepsze ceny. Może zostawiają większe napiwki. Tu możemy tymi kombinacjami całkiem nieźle kierować. I to są bardzo podstawowe rzeczy w zasadzie do tej zasady dziel i rządź. Ale tu pojawiają się segmenty odbiorców, o którym Wam chciałem powiedzieć. Zobaczcie, nawet jeszcze nie zdefiniowaliśmy słów kluczowych ani reklamy, a już możemy wybierać segmenty i bardzo, bardzo Wam polecam poświęcić trochę czasu na to, żeby to przeklikać, żeby zobaczyć, co tu Google nam oferuje. Po pierwsze, jak weźmiemy w zakładkę przeglądaj, to mamy coś, co się nazywa szczegółowe dane demograficzne, czyli możemy wybierać z takich bardzo dokładnych kategorii, na przykład, że ktoś jest rodzicem i zobaczcie, jak dużo jest tych kategorii dotyczących dzieci. Jeżeli mamy kursy, które dotyczą takiego odbiorcy, no to jest ok, ale chcę podkreślić Wam, że czasami zainteresowanie stanowi korelację w kierunku wyższej konwersji. To było bardzo mądre zdanie, jestem z niego dumny. Co to oznacza? Że po prostu Wasz kurs może się okazać, że kupuje osoba, która ma jakieś inne, zupełnie niezwiązane zainteresowania częściej, bo na przykład jest rodzicem takiego 4-5-latka
i myśli o tym, że chce zmienić coś w karierze. Zauważyliśmy na przykład, że osoby, które szukają aktywnie pracy, są dobrymi kandydatami do sprzedaży wycieczek. Dlaczego? Bo wykorzystują zaległe urlopy, bo szukają nowej pracy, zmienią tę pracę prędzej czy później, mają możliwości i na przykład częściej konwertowały w kampaniach takich. Więc można sobie to próbować skorelować. Dlaczego to nam nie przeszkadza? Ponieważ nawet jakbym zaznaczył sobie takie trzy kategorie, to na dole zobaczcie, mam na razie włączoną obserwację, czyli ja jedynie zbieram pakiet zainteresowań do moich raportów. To nie zmienia kampanii w ogóle. Będę widział, że moja kampania ma jakiś tam wynik. Na przykład 5% osób klika w moje reklamy na to słowo kluczowe, ale wśród zainteresowań jest to tu 3, a tu 8. I patrzę, a tak, średnia jest 5, ale ci klikają częściej, ci konwertują częściej i mogę sobie analizować takie dane. Mogę cofnąć tutaj. Zobaczcie sami, nawet tutaj jest stan cywilny, można sobie sprawdzić na przykład, jak kierować do osób, które zainteresowane są jakimiś tam kursami budowania pewności siebie i tak dalej. Jest trochę takich rzeczy, które bardzo trudno będzie dla Was znaleźć na pewno odpowiednie zainteresowania, ale taką personę i tak warto stworzyć, przejść te zainteresowania, sprawdzić, gdzie wypadacie lepiej, albo nawet się rozczarować swoimi założeniami i wtedy wiemy, że mamy problem z określeniem persony, że my nie do końca rozumiemy, dla kogo jest nasz kurs. To też jest dobra wiedza, bo możemy się poprawić. Bo jeżeli my myśleliśmy, że nasz kurs jest dla osób, które są w związku małżeńskim, a one rzadziej u nas konwertują niż pozostałe osoby, to może powinniśmy zmienić naszą narrację. Może coś na tej stronie jest nie tak. Pamiętam, jak kiedyś reklamowałem stronę dewelopera, miał bardzo fajne wyniki na słowo mieszkania Kraków, a na kawalerka Kraków fatalne. Nie rozumieliśmy dlaczego, no ale po wejściu na stronę docelową było zdjęcie parku, bawiących się dzieci, plac zabaw obok, przedszkole. Wszystko było nakierowane na rodziny z małymi dziećmi. Ja bym nie chciał mieć kawalerki z widokiem na plac zabaw, bo na pewno tam będzie głośno w złych godzinach, w tych, których pewnie odsypiam imprezy, tak? Więc to był zły przekaz, więc można było to poprawić, przy tego użytkownika przenieść w inne miejsce, gdzie zobaczy małe mieszkania z odpowiednim metrażem, no i tam podkreślić inne rzeczy, dostępność, nie wiem, sklepów w okolicy i dojazdu do centrum miasta. I już wynik mógłby się poprawić. Więc warto na to zwrócić uwagę. Co jeszcze tutaj mamy? Zainteresowania, i to są bardzo ogólne kategorie. Tutaj możemy wpaść, oglądając za dużo filmów na YouTubie na dany temat, więc na to bardzo uważajcie. Natomiast tu kolejne odbiorcy na rynku już jest bardziej precyzyjne. Google mówi o tych kategoriach, że są to kategorie osób, które wykazały zainteresowanie danym produktem. Mogą być na którymś etapie zakupowym. Oczywiście mamy tych etapów wiele, od modelu AIDA po model Messy Middle. My nie wiemy, czy użytkownik, który wpisze słowo kluczowe, od razu chce coś kupić, czy planuje to za jakiś czas, ale tutaj te zainteresowania będą wskazywały osoby, które bardziej są zainteresowane zakupem aparatu fotograficznego, czy no i teraz to są moje osoby, które na kurs fotografii mogę już kierować, prawda? Albo webinar o tym, jak zrobić idealne zdjęcie, który może być wejściem do tego, żeby sprzedawać taki kurs fotografii. I tu już zakładam, że prawdopodobnie będę miał lepszy wynik. Albo rozczaruję się, bo powiem, no tak, to są osoby, które już kupują aparat, to już jest za późno. Pewnie to jest ich któryś aparat. Nie wiem. Ale gdybym miał kurs robienia zdjęć dzieciom, to teraz mam całkiem niezłe kierowanie, prawda? Są takie kursy i można by w ten sposób zrobić swoje portfolio. Nadal nie ograniczyłem kierowania, będę wybierał słowa kluczowe i obserwuję, kto reaguje na te słowa kluczowe. Czyli moje słowo kluczowe może być zbyt ogólne do reklamy normalnej, kurs fotografii, ale już jeśli się wyświetli tylko i wyłącznie dla osób, które tutaj zdefiniowałem, będę bardzo mocno ograniczał jego zasięg, ale trafią do rodziców moich dzieci i to będzie kurs fotografii, a ja tam później będę mówił dla kogo, na przykład dla młodych mam albo młodych rodziców po prostu. Tu mam też możliwość definiowania własnych segmentów, tworzyć je z połączonych list mogę, albo zdefiniować segment taki, który mówi o podobnych odbiorcach i taki, który mówi o kategoriach remarketingowych. Warto się tym zainteresować. Ja dzisiaj nie mogę omówić wszystkich możliwości, bo same adsy to 2-3 dni szkolenia na takie gruntowne podstawy i poziom średnio zaawansowany. Natomiast chcę Was mocno zainspirować, żeby tu wejść, zobaczyć, co tu jest. No i co możecie robić jeszcze? No to na pewno robić kalki. Jeżeli macie skuteczną kampanię, która działa u Was na Facebooku, możecie próbować znaleźć podobne zainteresowania
w innym miejscu, czyli właśnie w Google Adsach. Popatrzcie na ten prosty przykład. Mam tutaj rozkład demograficzny wyświetleń mojej reklamy i na następnym slajdzie kliknięcia. Osoby 18-24 nie klikały w moje reklamy. I teraz albo mam zły przekaz w tej reklamie, coś poszło tutaj grubo nie tak, albo widziały tę reklamę przez przypadek, czyli słowo było zbyt ogólne, a mój produkt już nie był dla nich. I teraz co mogę zrobić? Mogę zmienić reklamę dla nich, mogę zrobić odpowiednią kampanię kierowaną do tylko tych osób i próbować do nich zrobić przekaz, a mogę ich też wykluczyć całkiem i na przykład, tak jak tutaj w raporcie, wykluczyłem wszystkie inne grupy, zostawiłem te, które we wcześniejszych moich badaniach wykazały się tym, że mają największą na przykład konwersję, współczynnik konwersji. Tutaj też widzę, zostawiając te dwie grupy, że to, tutaj akurat jest stawka CPV, cost per view, to jest kampania YouTube'owa, że jedna grupa troszkę lepiej ogląda moje filmy, a druga mniej. Czyli gdybym miał znowu bardzo ograniczony budżet, to bym zostawił tylko przedział wiekowy 25-34. Można wyciągać takie wnioski na podstawie swoich działań. Schemat działania jest zazwyczaj taki, że patrzymy na jakiś konkretny, sprawdzony segment. Gdybym chciał sprzedawać produkt do osób wynajmujących mieszkania, to mogę na przykład dodać kolejne rzeczy, na przykład ktoś się interesuje kupnem domu i jest rodzicem małych dzieci, bo musi się przeprowadzić. I może na przykład zrobię kurs, jak zostać, widziałem taki produkt, jak zostać jak gdyby inwestorem, czyli samemu poprowadzić, nadzorować budowanie tego domu, oczywiście ze specjalistami, ale nie przez dewelopera. No i taki produkt, takie, bo to zazwyczaj jest wejście do sprzedaży, usługi, nadzoru i tak dalej przez firmę, która tym się zajmuje, taki webinar, który by agregował ich potencjalnych klientów na przyszłość, mógłby być właśnie w ten sposób kierowany. Potem mogę na przykład popatrzeć, jak reagują na ten produkt kobiety versus mężczyźni. Czy ja adresuję dobrze? Przecież danym produktem może być bardzo różnie zainteresowana jedna płeć albo druga nie. Zawsze daję przykład biżuterii. Do kobiet kierowanie reklam biżuterii powinno być kierowane, jak wpisują słowo biżuteria w Google, do różnych typów kolczyków, pierścionków, zawieszeń i tak dalej. Jeżeli facet szuka biżuterii i wpisuje ogólne słowo, to podpowiedzmy mu, że tak, przyjdź do nas, pomożemy ci wybrać, poradnik jak zmierzyć pierścionek jest dobrym rozwiązaniem, bony są dobrym rozwiązaniem i tak dalej. To jest inny trochę odbiorca, inaczej będzie się zachowywał w tym sklepie. Być może wasz produkt też jest taki, gdzie przedziały wiekowe, zainteresowania, płeć będą miały różne reakcje z waszą stroną docelową i jeżeli nie macie różnych stron, to warto ograniczyć waszą reklamę. Możemy sobie dodać te rzeczy. Na przykład, że my działamy na terenie Krakowa, no to tu tylko w Krakowie ta reklama. Kierowanie reklamy w sieci reklamowej może opierać się o urządzenia. Można tam wybierać drogie telefony i reklamować się tylko po jakiejś tam godzinie. Za was bardzo często zrobią to automaty. No i można później weryfikować te dane w raportach w Google Analytics. Jeśli macie Google Analytics 4, warto uruchomić Google Signals. Ja tylko podpowiem, żeby to uruchomić, wystarczą dwa kliknięcia w zakładce administracja, ale trzeba w polityce prywatności poinformować użytkowników, że zbieracie te dane i je wykorzystujecie, czyli łączycie dane Google z waszymi danymi i znajdziecie na przykład w zakładce eksploracja albo po dostosowaniu waszych raportów taki raport, który pokazuje ten wymiar, czyli to, co zbiera dane, zainteresowania. Ja tu sobie dodałem sesję i współczynnik zaangażowania, czyli ile mam sesji z zaangażowaniem. Taka sesja z zaangażowaniem GA4 jest definiowana w ten sposób, że użytkownik wchodzi na stronę i spędza tam minimum 10 sekund, albo dokonuje drugiej odsłony, albo robi konwersję, podejmuje jakieś działanie, jakieś zdarzenie się musi wywołać. I teraz jak analizuję takie coś, taki raport, to widzę, że no niestety nie trafiłem dobrze, bo odchylenia są tutaj bardzo, bardzo małe. Właściwie nie mogę wyciągnąć za dużo wniosków, ale gdybym na siłę próbował wyciągnąć te wnioski, to bym zobaczył, że osoby, które interesują się ekologicznym życiem, Green Living Enthusiast, reagowały lepiej na ten produkt, który tutaj był, więc mogę pomyśleć o tym, no ale to jest tylko 1, 2, 3% różnicy. Jeżeli będziecie widzieli większe procentowe różnice w swoim raporcie, to już macie pomysły do kierowania w tych kampaniach i pomysły też do reklam w social mediach, bo te dane są zbierane przez Analyticsa, ale dotyczą waszych użytkowników, którzy lądują już teraz na stronie i gdybym tutaj dodał kolumnę z konwersjami, no to wiedziałbym, jak oni się zachowują później, czy dokonują transakcji, czy wchodzą w zakładkę kontakt, czy wysyłają do mnie formularz, można wyciągać takie wnioski. No i warto pamiętać, że kierowanie na zainteresowania działa w sieci wyszukiwania,
bardzo ważne jest to, żeby analizować słowo i intencje za nim stojące i kontekst tego słowa. Jeżeli byśmy brali pod uwagę konkretne słowo, warto wpisać je w Google i zobaczyć, jakie są wyniki. To trochę otwiera oczy oglądanie wyników kampanii i podpowiem Wam, że kiedyś próbowaliśmy reklamować nasze szkolenia na słowo szkolenia i system podpowiedział nam słowo kursy. Czyli mieliśmy słowo szkolenia, załóżmy analytics i było kursy analytics i okazało się, że wyniki z tego słowa kursy jest fatalne. Użytkownik, który szuka szkolenia, szuka zupełnie czegoś innego, ja mówię tu statystycznie, bo nie każdy, nie siedzimy w ich głowach i też nie możemy zmusić, żeby pisali szkolenia, jeżeli szukają kursu, to często też wpiszą szkolenia analytics, ale statystycznie jest inny od tego, który wpisuje kursy. I co się dzieje? Marnujemy pieniądze na słowo, które no, nie przynosi nam konwersji, bo my sprzedajemy szkolenie, załóżmy, na żywo. Potem to się trochę zmieniło, szkolenia online już też się nieźle sprzedawały jako kursy, a jeżeli ktoś ma do wyboru kurs z Google Adsów za 100 zł, 200 i szkolenie za prawie 1000, no to wiadomo, że tutaj będziemy wypadać źle. Szczególnie jak ktoś szukał tego kursu i był na to zdeterminowany, prawda? Więc trzeba wiedzieć, co się pojawia w wynikach w Google i trzeba obserwować wyniki ze słów kluczowych, żeby zrozumieć, gdzie marnujemy pieniądze. Oczywiście mamy automaty, które będą całkiem nieźle działały, będą optymalizowały naszą kampanię w kierunku ROAS czy Cost Per Acquisition, czyli będą optymalizowały, tak jak mówiłem, tam, gdzie tych konwersji jest więcej. No i trzeba zadać sobie pytanie, po co reklamować się wszystkim? Nie musimy reklamować się na mnóstwo słów, warto wybierać te słowa, które nam sprzedają. I jest raport w Google Adsach, raport udziału w wyświetleniach. Bardzo go polecam, bo on pokazuje, że my rozdrabniamy się, reklamujemy się na 20-30 różnych słów kluczowych, a na przykład w tym najważniejszym dla nas, które wiemy, że przynosi efekty, mamy udział w wyświetleniach 20-30% znowu, bo budżet wydaje się na inne słowa. Lepiej wyjąć go do osobnej kampanii, obstawić go na 100% i wtedy rozszerzać kampanię o kolejne słowa, które może działają lepiej lub gorzej. Te segmenty, które mówiłem, można też budować we własnym zakresie. Są specjalne własne kategorie, można dodawać te kategorie oprócz nich strony i jeszcze aplikacje, z jakich korzystają użytkownicy, więc jeśli nie znalazłbym dla siebie segmentu, zastanowiłbym się, ok, kieruję do przedsiębiorców, moją reklamę. Oni mają zainstalowaną aplikację jaką? Na przykład Infact do rozliczeń księgowych i mogę znaleźć taki segment, do którego kieruję reklamę i sprawdzić, czy on będzie faktycznie działał. A może znam inne aplikacje, które moja branża wykorzystuje. Chcę zrobić kurs do trenerów personalnych fitnessu, no to popytam moich znajomych, czy mają jakieś aplikacje, które wykorzystują na co dzień. A może są takie zainteresowanie, które w połączeniu z tymi aplikacjami będą wskazywały mi odpowiedniego użytkownika. Te segmenty też można łączyć, czyli na przykład mogę zrobić, że są to osoby, które biegają, ale są również studentami albo nie są studentami, mogę wybierać te działania i na przykład to może ulepszyć ten segment dla mnie, bo był zbyt ogólny wcześniej. Tak jak mówiłem, jest sporo precyzyjnych kategorii, warto z nich korzystać i podpowiem też, że dużo takich kategorii znajdziecie w reklamach na social media. Jeżeli nie wiecie o tym, to warto też sobie założyć konto reklamowe na Facebooku i przeklikać te kategorie, zobaczyć, jakie możliwości kierowania również tam są. Mam też możliwość zawężania miejsc docelowych, ale to jest w kampanii na sieć reklamową. I tam wybieramy, gdzie ta reklama będzie się wyświetlać. Czyli na przykład to będą konkretne filmy na YouTubie, kanały na YouTubie, czy konkretne strony, czy konkretne aplikacje. Niektórzy wykluczają aplikacje, czy wykluczają niektóre filmy na YouTubie, które miały słabe wyniki wcześniej, więc tutaj też można tym całkiem mocno zarządzać w połączeniu z kierowaniem na konkretne osoby. I czasem jest tak, że bardzo mocno do tego podejdziecie, macie już tę personę określoną, będziecie wkładać w to dużo pracy. Miałem też taką kampanię, w której klient dostarczył świetny brief, pracowaliśmy nad tym, wykorzystaliśmy naszą wiedzę na ten temat i dużo godzin, a później wyniki są takie. Tą reklamę mieliśmy kierować do osób 18-24, bo klient powiedział, że to one są najlepsze, jeżeli chodzi o odbiór tego produktu. I zobaczcie to jeszcze wyniki z Universal Analytics, bo to starsza kampania. Te osoby mają najwyższy współczynnik odrzuceń tutaj w tej grupie najmłodszych osób, później mają najkrótszy czas trwania sesji i transakcje tutaj, które się pojawiły, to jest 55 na 13 tysięcy użytkowników. Czyli mamy tutaj dwa razy tyle prawie użytkowników w przedziale wiekowym 25-34, trochę mniej, czyli byśmy mieli
podobny wynik 100 tych transakcji, prawda? A ich jest 190, jest ich dwa razy tyle. Czyli tutaj strzał w dziesiątkę, to po pierwsze trzeba by dodać współczynnik konwersji, czyli ile było transakcji na sesję czy na użytkownika, ale strzałem w dziesiątkę było jednak 25-34, czyli nasze założenia sobie, ale jest realny świat, więc musimy te założenia weryfikować, optymalizować i iść w dobrym kierunku. I czeka na nas sporo pułapek, na przykład kierujecie reklamy na YouTubie i chcecie, żeby ktoś się zapisał na wasz kurs. I teraz jak moje dzieciaki oglądają straszne, dziwne filmy na YouTubie, to widzą mnóstwo tych reklam. Jeżeli to jest reklama, która mówi, że mój dziadek, ja teraz sam jestem dziadkiem i co mogę dać moim wnukom, jeśli nie Werther's Original, to one następnym razem zapytają, co to jest Werther's Original, tato, kup nam. Albo nie zapytają, nie wiem. Ale ta reklama działa, bo widzę, a potem idę do Biedronki, Lidla, Kauflanda i kupię. Natomiast jeżeli tam będzie zapisz się na mój kurs i ktoś nie wie, co ma kliknąć w ogóle na pilocie, żeby się zapisać, no to nie, więc można wykluczyć telewizory. I to znowu, to jest dziel i rządź. Co podpowiadam wszystkim, którzy przychodzą na szkolenia do mnie, żeby przeklikać i trochę poświęcić czasu, to nie jest zmarnowany czas, na znalezienie wszystkich ustawień w Google Adsach i zastanowienie się, po co one są, po co są modele urządzeń. No bo jeżeli kierujemy reklamę na iPhony, to statystycznie użytkownik ma więcej pieniędzy w portfelu niż na przykład kierowanie na starsze modele. Więc można tutaj znaleźć różne pomysły na optymalizację i pomysły na to, żeby ta reklama była bardziej efektywna. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć dzisiaj, to jak analizować w ogóle te słowa kluczowe do kampanii SEO, ale też do adsów oczywiście. Dlaczego mówię o kampaniach SEO? Bo one bardzo często będą Wam odpowiadały na wiele innych potrzeb niż same kampanie adsowe. Nasi klienci, kiedy przychodzi do nich kryzys, mówią, dobra, zmniejszamy budżet. I co się wtedy dzieje w kampaniach? No adsy wtedy mają mniej kliknięć, mniej konwersji i biznes cały wyhamowuje, a co się dzieje z SEO? Ta inwestycja jest długofalowa. Wiadomo, że w pierwszych miesiącach nie mieli wyników, ale na przykład po roku pozycjonowania mówią stop, a jeszcze przez miesiąc, dwa, trzy, pół roku na fali zbudowanego kontentu dalej ten ruch jest. Inwestycja w content marketing bardzo się opłaca. Oczywiście słyszeliście na pewno o czacie GPT, że można generować ten content i tak i nie. Widzieliśmy wiele przykładów stron, które były generowane w ten sposób i nagle spadły. Widzieliśmy przykłady stron, które wspierają się AI mocno i stoją w wynikach. Okay. Najlepiej tworzyć treści we wsparciu AI, na przykład w narzędziu Contadu. Można je wygooglać, to jest narzędzie, które pomaga Wam pisać takie treści. Ale nie o tym chciałem dzisiaj. Chciałem powiedzieć, że typowa kampania skupia się na audycie, na optymalizacji treści, budowaniu linków. Jest to proces długotrwały i trochę nieprzewidywalny. Ale pewne rzeczy można od razu wiedzieć, że są spisane na sukces, bo zrobimy dobrą analizę i to jest analiza słów kluczowych. Po pierwsze, mamy dane o słowach kluczowych, które już teraz powodują wejście na naszą stronę w Google Search Console. To akurat wyniki z mojej strony testowej, słownik ortograficzny, ale możecie zobaczyć, że widzimy, ile było kliknięć, wyświetleń, jaki był CTR, czyli współczynnik klikalności i na jakiej pozycji średnio się wyświetlałem na to słowo kluczowe. I teraz moja analiza polega na tym, żeby znaleźć słowa, które są zbyt nisko i je optymalizować, albo zobaczyć słowa, które wow, jestem już wysoko, ja o nich dużo nie mam materiałów, opisać lepiej, napisać na ten temat poradnik, wpis. Nie możecie skupić się tylko na tym, to jest dobra zasada, że wasz webinar to jest taki długi one-pager, który mówi, dlaczego warto się zapisać i tak dalej. To jest dobra taktyka, ale nie odpowiecie na wszystkie pytania. Jeżeli przychodzi do mnie dealer samochodowy, to szkolę go, żeby nie było tam tylko optymalizacji na jego markę, modele samochodów, nazwę i serwis, tylko żeby pojawiały się takie słowa jak na przykład samochód rodzinny, albo lepiej, jaki samochód rodzinny jest najbezpieczniejszy. I omówienie ich konkretnych modeli, które mogą mieć dla rodziny 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 3 i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ na ich stronie do tej pory słowo samochód rodzinny może w ogóle nie istnieć. Na stronie waszego kursu może nie istnieć mnóstwo słów, które ten kurs mogą sprzedać, podobnie z webinarem. I nie będziecie ich upychać na tej stronie, którą świetnie przemyśleliście pod kątem sprzedażowym, lepiej dołożyć bloga, w którym dajecie porady. Nawet jak wejdziecie na stronę Click Meeting, tam jest blog i blog generuje wejścia z Google, bo opisuje pewne słowa, które wiążą się z tym i dzięki temu ktoś poznaje świetny produkt. My prowadzimy na Click Meetingu swoje webinary i też wiem, że nasze webinary na stronie docelowej nie mają wszystkich słów. Co robię? Nasz blog prowadzi do webinarów, nasza strona prowadzi do webinarów, czyli łapie bardzo dużo innego ruchu i mówię, poznajcie nas lepiej, prawda? I wtedy z kimś rozmawiam przy tym webinarze, można nas poznać lepiej, ocenić lepiej, niż gdyby to była tylko interakcja z Googlem. Gdybym nie miał tego kontentu i nie obstawiał tych słów kluczowych, no to nie miałbym tego ruchu w ogóle. Jak to możemy robić? No,
Jest pewna strategia przy analizowaniu słów kluczowych, a ona opiera się o konkretne narzędzia, więc zamiast mówić w teorii, pokażę Wam te narzędzia. Jedno narzędzie znajdziecie tutaj w Google Adsach, planer słów kluczowych. Ja już mam go dla Was uruchomionego i wpisałem tutaj słowo, jak otworzyć sklep internetowy, żeby oszczędzić Wasz czas. I zobaczcie, to słowo kluczowe ma całkiem niezłe dane, mam tu wykres o zainteresowaniu, ale już widzę, że popełniłem błąd, jak założyć sklep internetowy ma więcej zapytań. Czyli moja analiza słów kluczowych pokazała, że idę w kierunku, który jest dobry, ale jest tu lepsze słowo. I popatrzcie, jak dużo mam słów, które mogę analizować dalej i tworzyć na ich podstawie kampanię ads albo poradniki do pozycjonowania. Mam również takie narzędzie, KeywordTool.io, którym mogę za darmo wrzucić sobie słowo kluczowe, wklejam je na czacie dla Was, mogę za darmo wrzucić słowo kluczowe, przeanalizować o różne odmiany, ono będzie dodany cały alfabet po kolei i wyciągnięte z Google Autocomplete podpowiedzi do tego słowa. Mogę za darmo je skopiować, wrócić do planera słów kluczowych, sprawdzić, czy te słowa faktycznie mają wyszukiwania. Mam takie narzędzia jak SEMstorm, to już jest narzędzie płatne, wrzuciłem sobie słowo kurs inwestowania, mam mnóstwo słów kluczowych, widać, że dużo niszowe, ale zobaczcie, jakie są stawki tutaj proponowane w adsach, dlatego część z nas wybierze pozycjonowanie, bo może będzie to tańsze rozwiązanie. Najlepiej dywersyfikować i można na tej podstawie szukać odpowiednich rozwiązań. Więc tutaj tych narzędzi jest sporo, możemy wpisywać nasz pierwszy pomysł, znajdziemy kolejne. Potem ten kolejny pomysł znowu analizować, rozszerzać. Planer słów kluczowych jeszcze jest o tyle fajny, że pokażę Wam zasięg z 4 lat dane i jeszcze Wam pokażę, jak się zmieniały w czasie, a ten wykres czerwony akurat u mnie to są smartfony, czyli udział w wyświetleniach. I teraz zobaczcie, jak otworzyć sklep internetowy. Strona powinna być zoptymalizowana przede wszystkim na smartfony, ponieważ i tu patrzę, 6 tysięcy na prawie 9 tysięcy zapytań w 2022 roku już było ze smartfonów. Jak wygląda teraz? No spadło trochę, ale prawie 5 na prawie 7 dalej smartfony. Więc ten udział jest całkiem duży. Jeżeli chcecie zbadać swoją stronę docelową, podpowiadam Wam, że jednym z najlepszych narzędzi jest to narzędzie na WebDevMeasure. Możecie sprawdzić sobie, to możecie z Waszą stroną poprawić. Tutaj badacie konkretną podstronę, czyli jak ja tutaj wejdę i podam jakąś podstronę, na przykład chciałbym przeanalizować, załóżmy coś prostego, apart.pl, to zbadam stronę główną apartu i zobaczcie, że tu dane są pokazane, jak użytkownicy weszli w interakcję z tą stroną. Na komórkach akurat mam wybrane, mogę przejść na urządzenia stacjonarne. Są podane bardzo ważne parametry, o których możecie porozmawiać ze swoim webmasterem. I teraz będzie zrobiony jeszcze test na dole, który będzie sprawdzał, jak to wygląda teraz i ocena algorytmiczna. Tu zaufajcie osobie, która zajmuje się technicznie Waszą stroną. Ona Wam podpowie, że czasami nie warto inwestować w te punkty, bo one faktycznie nie zmieniają odbioru strony i to 39 niekoniecznie zawsze jest źle, bo na przykład jest tutaj nie wiem, obniżone coś ze względu, tu możemy poczytać, jakiś nieużywany JavaScript. I teraz Wasz programista powie, że poświęci na to wiele godzin, a nie uważa za pomocą innych narzędzi to określił, czy swojej wiedzy, że przyspieszy to mocno stronę. Warto mu zaufać, bo to jest tylko ocena algorytmiczna i nie możemy na tej podstawie wyciągać wniosków. I to też nie jest tak, że jak tu coś jest 39, to moja strona się pozycjonuje gorzej niż ktoś, kto ma 50. Chodzi o realny czas i czynniki behawioralne są bardzo złożone. To nie chodzi o te punkty. Nie skupiajmy się na optymalizacji tych punktów, tylko na optymalizacji wrażenia tej strony docelowej, jak użytkownik ją odbiera, czy znajdzie tam to, co reklamowaliśmy i jaka jest jej użyteczność. Jak to badać lepiej? Macie bardzo fajne narzędzie pod ręką za darmo. Nazywa się Microsoft Clarity. Jest świetną alternatywą do GA4. Też wrzucę link Wam na dole. I w tym narzędziu możecie badać takie coś jak hitmapy klikalności na Waszych stronach, ale również nagrania, jak zachowuje się użytkownik na Waszej stronie. To można badać tylko u siebie. A jak badać konkurencję? No, znowu można wrócić do bardzo prostego narzędzia, takiego jak SEMstorm czy Senuto. One podpowiedzą Wam również takich realnych konkurentów, czyli strony, które również pozycjonują się, czy reklamują się w Google Adsach na słowa, na które Wy również się reklamujecie. I można też wejść po prostu w Google i może jeszcze nie zauważyliście, to już jakiś czas działa, ale nie tak dawno w naszym świecie internetowym, w Polsce, było wcześniej w Stanach. Jeżeli mamy reklamę, to możemy kliknąć tutaj i akurat nie chciałem kliknąć w tą reklamę, tylko chciałem kliknąć w to,
bardzo przepraszam kogoś z Falcon Trading za wyklikanie budżetu, ale może Google odda pieniądze, za tak szybkie wyjście może tak się stać. I zobaczcie, ten reklamodawca jest zweryfikowany, więc mogę kliknąć zobacz więcej reklam. Większość reklamodawców mamy już zweryfikowanych, a jak nie, to prędzej czy później będą zweryfikowani. I mogę wejść głębiej i zobaczyć wszystkie reklamy tego reklamodawcy. Jeżeli to byłaby moja konkurencja, to mogę się inspirować. Oni mówią, o kurczę, jak zostać pro traderem? Podoba mi się to, to jest kurs na bycie pro traderem. Nie miałem takiego słowa w głowie, może ludzie tak szukają, może coś tutaj wyczytam innego, co mnie zainspiruje do pisania lepszych reklam. I możecie tak badać swoją konkurencję, czyli pomysły na to brać stąd. Jest jeszcze jeden bardzo fajny raport, nie pokażę go na żywo, nazywa się Analiza Aukcji, tam też możecie zobaczyć, w Google Adsach, on jest po prostu tutaj po lewej stronie, mam zamknięty akurat widok główny, tutaj po lewej stronie konkretnej kampanii będziecie znaleźć tą analizę aukcji i zobaczycie, z kim ścieracie się w aukcji reklamowej na te pytania, na zapytania swoje. Co jeszcze możemy robić? No, warto testować różne rozwiązania. Chcę Wam na koniec powiedzieć, że bardzo, bardzo ważne jest remarketing. W Waszych kampaniach użytkownik może być mocno nieprzekonany do zakupu od razu. Większość użytkowników potrzebuje wielu wizyt na Waszej stronie, żeby Wam zaufać. Oczywiście wiem, że stosujemy różne zasady, kup dziś kurs, tylko teraz promocja i tak dalej. My sami jak sprzedajemy bilety na naszą konferencję SEMKRK, to podnosimy cenę biletów z czasem. Po co? Żeby więcej osób kupiło te bilety wcześniej, żebyśmy my mieli święty spokój, ale też zobaczcie, że w takim czymś działa taki element, dwa elementy właściwie. Pierwszy jest taki, że idę na konferencję i ktoś ma bilet za 300 zł, a inna osoba za 400, no niedobrze, w sensie chcę być tym, tą osobą, która tańszy ma bilet. Dwa, jak kupię wcześniej i zapytam znajomych, kto tam się wybiera, no to jestem już takim ambasadorem, a jak kupię na ostatnią chwilę, no to nie ma tego czasu, żebym zachęcał innych i przekonywał innych do wyjazdu. Więc to jest ważne, ale remarketing i przypominanie się też jest super ważne i tam możemy podkreślać, hej, tylko teraz koniec tego biletu, tylko musimy to robić z głową. Bo bardzo często ten remarketing to jest takie wciskanie komuś czegoś na siłę. Widziałeś to, no to cześć, wyświetlam Ci ten sam produkt, a to jest totalnie bez sensu. Mówcie o zaletach tego produktu, o innym produkcie, jeżeli macie drugi, czyli upsell, cross-sell i można reklamować się na innych platformach, czyli nawet teraz, gdybym zalecił komuś uruchomienie remarketingu, to bym powiedział, zrób to w Google'ach i na Facebooku, no i oczywiście można eliminować niektórych użytkowników, czyli na przykład remarketing nie do każdego, kto był na Waszej stronie, ale do tych osób, które wykazały jakieś zainteresowanie, nie wiem, przewinęły ją do jakiegoś stopnia, czy były na niej już dwa razy, czy kliknęły w zakładkę kontakt i tak dalej. Taki raport też można zrobić w GA4, to jest akurat Universal Analytics, czyli można badać, jak sprzedajemy u osób, które były na naszej stronie częściej i możemy się nauczyć, jak te kategorie remarketingowe powinny wyglądać. Remarketing też działa w sieci wyszukiwania, to jest świetne narzędzie do retargetowania tych użytkowników, nazywa się RLS-a, Remarketing List for Search Ads. W Google Adsach możemy kierować na przykład reklamy do osób, które były na naszej stronie, wrzuciły coś do koszyka albo kupiły nasz kurs, bo chcemy sprzedać część drugą albo kurs zaawansowany. Wtedy zobaczcie, jak wygląda współczynnik konwersji. Osoby tutaj, które miały coś w koszyku, a opuściły mój sklep, wracały, 12% z nich konwertowało tych kliknięć, więc całkiem niezły wynik. Warto wtedy badać, jak to wypada u Was i inwestować większe stawki na odpowiednie kategorie. I właściwie to wszystko, co chciałem Wam przekazać. Mam nadzieję, że parę inspiracji z Wami zostanie, a na sam koniec dla Was jeszcze informacja, że GA4, które się zmienia, to nie jest problem duży, żeby to wdrożyć. Jest bardzo mało czasu, bo musicie się nauczyć nowego systemu, trzeba go interpretować, jest tam dużo pułapek i trzeba umieć zadawać odpowiednie pytania, czyli zbudować odpowiednie raporty. Niestety one w wersji podstawowej nie są dla nas zbudowane, musimy zbudować je sami, dlatego jeżeli ktoś to odkłada, polecam jak najszybciej to wdrożyć, ponieważ nagle w lipcu będziecie musieli wyciągać z tego wnioski i nie będziemy mieli kiedy zdobyć tego doświadczenia, więc polecam nie czekać do 1 lipca, to jest najgorsza decyzja, jak najszybciej to trzeba wdrożyć i na tym pracować. A dla Was jeszcze mały bonus na sam koniec. Pod tym adresem, a zaraz postaram się go Wam wkleić też na czacie, pod tym adresem znajdziecie
różne dodatkowe materiały ode mnie, jak pisać lepsze reklamy w Google Adsach, webinar o Core Web Vitals, który mówi przez 40 minut o aspektach takich średnio zaawansowanych technicznych na ten temat, czyli to, jak działa szybko strona, jak to oceniać. I mam dla Was zniżkę i zapraszam Was też serdecznie, jeżeli Was to zainteresowało. Mamy wydarzenie 7 czerwca na żywo w Krakowie, w Starej Zajezdni. Kilkunastu prelegentów, prelegenci z Google, Allegro, dużych marek, którzy będą opowiadali, jak się reklamować, jak działa SEO, jak działa analityka, bardzo dużo tematów, jeszcze wcześniej też warsztaty, więc gorąco zapraszam do wygooglania SEMKRK, a ja Wam bardzo dziękuję i przechodzę do Waszych pytań. Tak, a pytań jest całkiem sporo, pozwolę sobie wyświetlić pierwsze pytanie. Jak wykorzystać Google Ads w reklamie webinarów B2B przy niszowym temacie, nieszukanym, bardziej z celem brand czy problem awareness? Tutaj wydaje mi się, że naszym najlepszym rozwiązaniem będzie znalezienie miejsc, w których nasi odbiorcy bywają. Jeżeli nie mamy takich miejsc, jakichś branżowych rozwiązań, bo na przykład może się okazać, że jest branżowy dla nich blog albo bardzo mały portal i my tam możemy się wyświetlać bardzo mocno i trafimy do osób, które również są zainteresowane i to jest sieć reklamowa, to jeszcze można połączyć to z tymi zainteresowaniami. B2B jest super trudne. W niektórych sytuacjach w ogóle nie ma dobrej kombinacji i zainteresowań i miejsc, które mogłyby trafiać do konkretnych osób. W niektórych sytuacjach mamy to bardzo ułatwione, bo te zainteresowania są dostępne. Więc tu bardzo zależy od tego, jaki to jest ten odbiorca B2B, ale kombinowałbym, przeszukałbym tą moją listę zainteresowań, miejsc docelowych i próbowałbym tak dotrzeć do użytkownika, żeby ten mój target, odbiorca, był jak najbardziej wąski do mojego produktu. Jeżeli to nie jest szukane, no to tylko właśnie podkręcamy brand awareness. Warto zastosować kilka różnych kreacji reklamowych, czyli wersji tego banerka, wersji tej reklamy, bo w jednej powiemy, że działamy od X lat, w drugiej podkreślimy za te produktu. Jak ta osoba zobaczy drugi, trzeci raz ten produkt z innym przekazem, to jest większa szansa na to, że się tym zainteresuje. Ostatni mój pomysł to kanały na YouTubie. W niektórych branżach B2B te filmy mają bardzo mało wyświetleń, kilkadziesiąt, kilkaset, ale są bardzo, bardzo precyzyjne, więc trzeba się zastanowić, czego może szukać mój odbiorca i można taki film samemu stworzyć, to organicznie świetnie działa, tam YouTube jest drugą największą wyszukiwarką, przepraszam, w Polsce, ale można też kierować reklamy na cudze filmy, inne kanały, na przykład jakiegoś pasjonata w danej branży i wtedy łapać też takie zasięgi. Dobrze, następne pytanie związane z optymalizacją. Czy segmenty odbiorców można na bieżąco edytować już w działających kampaniach? Tak, można zmieniać je cały czas. Wszystko to, co pokazywałem, działa w czasie rzeczywistym. Właściwie gdybym wszedł w kampanię, zatrzymał słowo kluczowe, za moment przestanie się wyświetlać reklama. To jest ogromna zaleta adsów. Oczywiście nie polecam zbyt szalonych zmian, za często zbyt dużych. Trzeba umieć porównywać dane do siebie i wiemy, że performance max przy zbyt dużych zmianach, na przykład budżetu, może wypadać trochę gorzej, bo system musi się rozkręcić, uczyć. Więc warto przeczytać przy ustawianiu tych nietypowych kampanii, inwestowaniu większej kwoty, dokumentację też, albo poradzić się kogoś, kto to robi na bieżąco. Natomiast wszystko to, co mówiłem, można zmieniać na bieżąco, ewoluować tą kampanię. Nie trzeba zakładać za każdym razem nowej. Co w przypadku specyficznych produktów, których prawie nikt nie szuka? Czyli są, nie szuka. Tak. To poprzednie pytanie, poprzednie odpowiada na to trochę, są dwie ścieżki. Po pierwsze musicie zbudować to, co tam padło, brand awareness, czyli że ten produkt w ogóle istnieje, bo ja o nim nie wiem, i zastanowić się, komu pokazywać takie coś. Tak było na początku z dronami. No, nie mogliśmy reklamować się tylko na drony, bo użytkownicy w ogóle tego nie wpisywali, ale jak już się pokazało komuś drona i cenę, nagle się mnóstwo osób zaczęło tym interesować, prawda? I potem wybuchło, wiadomo. I jeżeli macie też produkt, który jest niszowy, możecie się zastanowić, czy nie ma słów kluczowych, które opisują alternatywę. Tylko nie idźcie tak jak pewna korporacja taksówkarska, która chciała się reklamować na, nie wiem, Pogoda Warszawa, bo ludzie wpiszą Pogoda Warszawa, zobaczą, że jest deszcz, a widzieli reklamę taksówki, więc zadzwonią do nas. Nie, to nie działa. Dostaniecie bardzo zły wynik jakości i ta reklama będzie bardzo droga, a potem się wyłączy w ogóle. Tylko chodzi mi bardziej o to, że mieliśmy przykład, ktoś robił takie bardzo nietypowe rzeźby ogrodowe, i nazywał je jakoś dziwnie, bo w Niemczech coś się super sprzedawało, chciał wejść na rynek polski
i właśnie to słowo było niewykorzystywane w ogóle przez użytkowników. Jak daliśmy słowo ozdoby ogrodowe, to nagle się zaczęło sprzedawać, więc musicie poszukać, czy nie ma podobnych słów, ale jeśli ich nie ma, zostaje nam tylko reklama, która szuka użytkowników po zainteresowaniach, miejscach, które odwiedzają. Popatrzcie sami na przykład, jesteście w jakiejś branży X, ja jestem w branży SEO, jest taka strona Planeta SEO, odwiedzam ją często, gdyby tam były reklamy, no to tam bym chciał się pojawiać, bo docierałbym do innych pozycjonerów z tej branży, prawda? Ta Planeta SEO, polecam ją, to jest agregator blogów z branży, warto tam wchodzić i czytać, co w branży piszczy. I wtedy docieracie do takich osób. Musicie zrobić dobrą analizę, gdzie są te strony. Semstron wam fajnie podpowie, bo jakbym sobie tutaj wpisał domenę, na przykład apart, to taki nieszczęsny przykład mi wpadł do głowy, bo nie jest z naszej branży, ale niech będzie apart, to zobaczycie oprócz wykresu, który mówi, jak oni się pozycjonują, czyli kiedyś było lepiej, teraz jest gorzej pod kątem widoczności, to jest ich konkurencja. I teraz jak analizujemy tak firmy B2B, to nie zawsze pojawia się tu konkurencja, czasami pojawi się blog albo portal, na którym są reklamy, czyli portal o czymś. I mówię, okej, to jest strzał w dziesiątkę, ja chcę być tam z artykułem moim sponsorowanym, chcę stamtąd link do pozycjonowania, chcę tam wyświetlać moje reklamy i tak dalej, bo oni też są wysoko w wynikach wyszukiwania na te słowa kluczowe albo mają podobny produkt, więc można tutaj próbować szukać również. Pytanie dotyczące bloga, czy lepiej zastosować Google Ads przy nowym blogu, czy poczekać jak nowy blog, aż nowy blog się wypozycjonuje po kilku miesiącach i wtedy dopiero zastosować Google Ads. Przecież Google musi się najpierw nauczyć, co jest na stronie, czyli czy czekać na organik, czy przyspieszyć PPC. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby czekać na wyniki organiczne. Można to robić od razu. Gdyby Google, jak będziemy reklamować bloga, nie musi, on wejdzie na tą stronę, oceni ją i będzie zbierał oceny użytkowników po to, żeby ją ocenić pod kątem wyniku jakości, rankingu reklamy i tak dalej. Więc nie musimy czekać, ale blogi zazwyczaj oznaczają, że jest tam artykuł, który dopiero prowadzi do sprzedaży. I musimy się zastanowić, czy te wyniki są, inaczej, czy te artykuły są dobrze napisane. I teraz, jeżeli bym zrobił projekt pozycjonowania do takiego bloga, napisałbym 20 artykułów, pozycjonował je, wyniki będą za tydzień, miesiąc, trzy, nie wiem. I nagle się okazuje, że są wejścia, a nie ma sprzedaży. I może się okazać, że wybrałem złe słowa kluczowe. Może się okazać, że artykuł był zły. W Google Adsach mogę odpalić taką kampanię od razu, wyświetlać się z reklamami, zdobywać kliknięcia i mogę po tygodniu już wiedzieć, czy te słowa były dobre, czy nie. Google Ads bardzo często służy nam do oceny, jakie słowa wybrać do pozycjonowania. Miałem klienta, który upierał się na słowo komputery, wypozycjonowaliśmy go, był bardzo wysoko, miał tysiące wejść, zero sprzedaży z tego słowa. Pokazaliśmy mu, co sprzedaje, długi ogon i mówił, ok, teraz rozumiem. Mogliśmy oszczędzić mnóstwo pieniędzy i czasu, pokazując mu to w Google Adsach, ale on był uparty, mówił, że w reklamy nikt nie klika. Super mit. Zazwyczaj mówią to osoby, które same klikają w reklamy, bo nie wiedzą, że to reklamy, bo dla niektórych nie ma większej różnicy. Więc można to testować w Google Adsach, ale nie ma uzasadnienia, żeby to wyłączyć. Jest kampania DSA, która nie zadziała ci, póki nie będzie ten blog zaindeksowany, ale to jest taka niszowa, fajna nawet kampania. Ja lubię nią dodatkową warstwę budować, nawet jak mam shopping ads, nawet jak mam reklamy tekstowe, DSA sama szuka słów kluczowych i sama dopasowuje strony docelowe, ale trzeba bardzo uważać na to, na co się reklamujemy, analizować ten raport i wyłączać słowa, które są dla nas niepożądane. Okej, to pytanie z kategorii moim zdaniem trudne. Ile trzeba zainwestować pieniędzy i czasu w kampanię, aby odniosła pożądane rezultaty w postaci dotarcia do grupy docelowej? Dobra, to pytanie zazwyczaj pada do agencji. Agencje zazwyczaj, chociaż ten model nie jest taki super, rozliczają się prowizyjnie. Jeżeli macie większe budżety, lepiej rozliczać się godzinowo lub za efekt, albo mieć jakiś pakiet godzin, ze względu na to, że dla mnie w dużej kampanii podnieść 20 tysięcy na 30 tysięcy, to czasami jest zmiana budżetu dziennego i to nie powinno skutkować jakimiś ogromnie większymi prowizjami, prawda? Więc zależnie jaki wydajecie budżet, warto wiedzieć, co za to dostajecie. Wydajecie więcej, to dostajecie więcej godzin? Tak powinno być. I jak pytacie, no to wszyscy mówią, jak najwięcej wydawać. Nie da się odpowiedzieć na to pytanie dobrze. Ja wam proponuję takie ćwiczenie, które można sobie odpowiedzieć. Zobaczycie, ile tam jest zmiennych. Na przykład pytam klienta, ok, chcesz zobaczyć efekt kampanii, kiedy go zauważysz, kiedy tych kontaktów będzie więcej o ile? 10? Dobra, no to o 10. No to teraz mamy 10 kontaktów, ja zakładam, że mój współczynnik konwersji to będzie 1%. Czasami jak oceniam pracę w na przykład European Search Awards, to tam zagraniczne agencje zakładają lepsze wyniki, 2-3%. My w Polsce trochę mniejsze, bo jesteśmy chyba pesymistami, ale ten 1-2% trzeba założyć.
czyli muszę mieć 1000 kliknięć, żeby mieć 10 konwersji, ok? Proste. Ale ile kosztuje kliknięcie? Widzieliście tutaj, że planer słów kluczowych podpowiada tą cenę kliknięcia. Może być 75 groszy, a może być 2,40. Wyciągam sobie średnią i mówię, dobra, tu są bardzo rozbieżne te stawki, niech będzie to 3 zł, czyli 3000 zł na te kliknięcia, żebyś miał 10 kontaktów. Możesz tak zainwestować? Ktoś mówi, ok, dobra, to są nasze założenia, spotykamy się za miesiąc, zobaczymy, co będzie dalej. Ale on mówi, nie, chcę wydać od razu 10 tysięcy. Ja mówię, dobra, ale ile masz kasy na drugi miesiąc? No z tego pierwszego miesiąca, jak zarobię, to będę miał na drugi. Nie, to weź te 10 tysięcy, rozłóż je w czasie po 2 tysiące na pół roku, bo ja będę miał czas, żeby optymalizować kampanię. Jak to będzie strzał dziesiątkę w pierwszym miesiącu, podniesiesz budżet. Ja mogę zmienić budżet w dowolnym momencie, mogę zmieniać go codziennie nawet, ale ty najpierw sprawdź, czy jest wynik i daj mi czas na zoptymalizowanie kampanii. Czyli budżet nie powinien być taki nagle spadek, tylko rozłożony w czasie i stopniowy wzrost, ok? Czyli musimy podejść zachowawczo. No i tak można to policzyć, tylko my nie wiemy, jaki będzie współczynnik konwersji, czy będzie, nie wiemy, jaki będzie CPC, bo nagle może się okazać, że my płacimy 4 zł, a nie 3 zł za kliknięcie i nie wiemy, czy w ogóle wydamy te 3000, bo się okaże, że celowaliśmy w takie słowa jak tutaj, my chcieliśmy wydać mnóstwo pieniędzy, a one w sumie mają po 10-50 zapytań miesięcznie, a trzeba powiedzieć, że jak jest 100 zapytań, no to przecież tam jest klikalność jakaś, będziemy mieć CTR 7%, albo 70%, nie wiemy, to czy będzie tych kliknięć odpowiednio. Więc widać, że to jest dużo zmiennych, ale jak to sobie policzycie i powiecie komuś, ja chcę widzieć 10 kontaktów, ile potrzebuję pieniędzy, oni wyestymują i na koniec się spotkacie za miesiąc, no i będzie widać, czy to był sukces, czy nie było sukcesu. Reklama dla samej reklamy nie ma absolutnie sensu. Musi mieć cel. Musimy komuś powiedzieć, żeby go zmotywować nawet do działania, powiedzieć, ja chcę sprzedać ileś kursów. Ja mówię swoim ludziom, chcę mieć zapisy na webinar, za 5 zł. Dowiedziecie? Dowieziemy. Potem się okazuje, że jest 7 albo 19 zł. Nie wiemy. I mówimy, okej, okay, idziemy w złą stronę, albo idziemy w dobrą stronę. Albo powiedzą mi, słuchaj, dowieźliśmy za 7 zł, daliśmy 500 zł, możemy wydać 3000. Chcesz więcej? I mówię, okej. Okay. I wtedy rozmawiamy o dalszych celach. Więc tutaj bardzo różnie jest. Może się okazać, że w waszej branży za leada zapłacicie 100 zł albo 300 zł, a wy będziecie dalej zadowoleni, bo sprzedacie super drogi produkt. Więc tutaj trzeba o tym pomyśleć i dać komuś cel, powiedzieć, jak wy zarabiacie na tym i powiedzieć, słuchaj, za 100 zł mi się opłaca, ale jak ty osiągasz zapis na mój kurs za 150, nie. I wiem, że ty widzisz cenę 700 zł na tym kursie, ale nie, ja nie będę płacił 150 zł za każdego kolejnego użytkownika, mogę zapłacić 100 zł, wtedy mi się to opłaca. I ta osoba tego szuka, tak ustawia kampanię, albo wy tak ustawiacie kampanię pod siebie, żeby to miało sens. Dobrze, dotarliśmy do końca naszej sesji pytań i odpowiedzi. Od razu bardzo przepraszam wszystkich tych, którzy zadali pytanie, ale nie zmieściło się w sesji. Tak, ale mamy dla was pocieszenie, bo jeżeli się zgodzicie, to ja te pytania sobie zachowam, postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć tekstowo i gdzieś je opublikujemy i damy wam znać, może na blogu, może będą dobrą podstawą do zrobienia nowego kontentu, bo czuję mocny niedosyt, rozgadałem się, a widzę, że są świetne i trafne pytania, więc przygotuję to, te odpowiedzi tak dla was. Przyciągnąłeś, Krzysztofie, bardzo fajną publiczność, bardzo zaangażowaną, ale to nie koniec dobrych wiadomości, bo wszyscy ci, którzy dzisiaj brali udział, mogą, a chcieliby albo rozpocząć, albo kontynuować przygodę z webinarami na ClickMeeting, to mogą skorzystać z dzisiejszego kodu rabatowego, uzyskacie 10% rabatu, jeśli go zastosujecie w formularzu zamówienia. Krzysztof, ja tobie bardzo, bardzo dziękuję za przekazane informacje, mnóstwo cennych wskazówek. Bardzo się cieszę, że te pytania, które nie weszły do sesji pytań i odpowiedzi, że postarasz się na nie odpowiedzieć. My jak zawsze też na blogu robimy artykuł, publikujemy, który zawiera również treści, które tutaj były prezentowane i także postaramy się w takim razie zmieścić również i te odpowiedzi na pytania, które nie weszły do sesji pytań i odpowiedzi. Słuchajcie, no to jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za udział i pozostańcie na słuchu, bo widziałem też pytania o to, kiedy będzie następny webinar. Tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że na pewno w naszych kanałach, w mediach społecznościowych takie informacje będziemy zamieszczać, dlatego obserwujcie nas, obserwujcie, co publikujemy. Ja też bardzo, bardzo dziękuję za obecność i uwagę i liczne pytania. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.